Dzień dobry Państwu, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu przedwyborczym. Dzisiaj jesteśmy razem, Pani Aleksandra Kotewicz, okręg numer 3 i pozycja numer 2. I Pani Małgorzata Dębowska, przepraszam. Okręg numer 3 i pozycja numer 3, czyli dwie trójki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapewne wiele osób mnie zna. Od 30 lat zajmuję się pomocą społeczną i niesieniem pomocy. I właśnie w tym zakresie chciałabym swoje działanie jako radna skupić się na tych działaniach. Nie ukrywam, że tutaj wspólnie z całym naszym zespołem Nowa Droga, Czas Grudziądza, stawiamy na rodzinę, na siłę w rodzinie i na rodzinę wielopokoleniową. Aby te rodziny mogły dobrze zafunkcjonować w naszym mieście, musimy tak rozwinąć system pomocy rodzinie, abyśmy mogli z czystym sercem pracować i działać na rzecz tego miasta. Aby tak się zadziało, musimy te nasze rodziny wzmocnić. Ja z wielką radością oglądam seniorów, bo jest to grupa mi najbardziej bliska, kiedy to istnieją festyny, spotkania, potańcówki. Ale proszę Państwa, jest cała rzesza ludzi chorych, niepełnosprawnych, którzy nie radzą sobie w środowisku. I paraliż służby zdrowia, niewydolność pomocy społecznej powoduje, że rodzina nie może dobrze funkcjonować. Dlatego my stawiamy na rozwój usług specjalistycznych. Ten rozwój usług specjalistycznych byłby organizowany razem we współpracy ze społecznością lokalną. Chcielibyśmy na każdym osiedlu mieć takie miejsce, gdzie mogliby członkowie rodzin, seniorzy zgłosić się po pomoc. Żeby nie musieli jechać do Grudziądza na Wrońskiego i tam poszukać odpowiedniego pracownika, aby mogli mieć takie miejsce, w którym mogliby zgłosić swoją prośbę i swoją tragedię, która ich spotyka, i dostaliby wskazówki, gdzie zrobić, co zrobić i jak się udać. Ta współpraca ze społecznością lokalną to, tak jak powiedziałam, konieczność takich punktów informacyjnych i ten usług, rozwój usług środowiskowych. To są bardzo proste usługi, takie jak wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, drobne naprawy, przygotowanie posiłków, transport w różne miejsca, kontakt z otoczeniem, wyjścia, spotkania itd. Troszkę smutno mi się słyszy, kiedy seniorzy, którzy chcą, bo mamy dwa dzienne domy w naszym mieście, aby tam można było znaleźć się, no to trzeba czekać prawie rok w kolejce. To jest jakby niedopuszczalne. To, że my mamy kluby seniora, te kluby seniora działają popołudniami. Ale nam chodzi o to, żeby senior mógł przyjść do południa. Tak naprawdę senior musi się czuć zaopiekowany. Wtedy my możemy spokojnie oddać dziecko do przedszkola, możemy iść do pracy i wiemy, że nasz senior, nasza mama, babcia jest zaopiekowana i możemy się koncentrować na tym, co dla nas jest ważne, czyli utrzymanie rodziny. Więc te dzienne domy powinny być praktycznie na każdym osiedlu, jeśli nie na każdym osiedlu, to na pograniczy osiedla, tak abyśmy mogli na przykład na osiedlu Rząd Strzemięcin, tak, żebyśmy mogli tych ludzi po prostu ze sobą spotykać i nieść im pomoc, aby oni wszyscy czuli się zaopiekowani. Świetlice są bardzo fajne, tak jak powiedziałam, ale one są tak naprawdę dla zdrowych ludzi. Wszystkie kluby, które działają głównie na bazie spółdzielni mieszkaniowej, one bardzo fajnie pracują, ale tam przychodzą zdrowi ludzie. Zdrowi ludzie. My chcemy się pokłonić ludziom chorym i stworzyć też taką szansę dla tych ludzi chorych, kiedy już tak naprawdę ta rodzina nie będzie mogła pomóc, nie będzie wydolna, dlatego że no, jakby nawet umiejętności, czas i organizacja powoduje, że ten senior nie może być w domu, to aby skierować do domów pomocy społecznej. Na naszym terenie są 4 takie budynki i tutaj musimy popracować nad tym, aby zmniejszyć koszty utrzymania.
Tak naprawdę to są substancje stare, to są budynki stare. One były docieplone, wymiana była z całej stolarki okiennej i tak dalej. Natomiast nikt przez ostatnie 5 lat nie pomyślał o tym, aby posunąć się o krok dalej, aby założyć fotowoltaikę, chociaż częściowo, chociaż może na ciepłą wodę, niekoniecznie od razu na ogrzewanie, ale żeby zacząć obniżać koszty. Bo koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej są bardzo wysokie i dla miasta, i dla rodziny. I nie każdego na to stać. Dlatego my chcemy obniżyć te koszty i chcemy, aby rodzina, która będzie powierzała nam opiekę nad osobą starszą, niepełnosprawną, była pewna, że się zaopiekujemy, że będzie mogła dobrze funkcjonować. Chcemy też, myślimy o takim rozwiązaniu jak takie mieszkania wspomagane dla seniorów. One już funkcjonują, są programy pilotażowe z ministerstwa, można na to pozyskać środki, no tylko po prostu trzeba chcieć wyciągnąć rękę. I mamy taką jeszcze jedną grupę dla nas bardzo ważną, to są rodziny zastępcze, które tak naprawdę w naszym mieście jest niewiele tych rodzin. Generalnie ogólnopolski jest brak tych rodzin zastępczych, ale może gdybyśmy stworzyli taki system zachęcający dla tych rodzin zastępczych, aby tych rodzin było więcej, poprzez pomaganie tym rodzinom, poprzez dofinansowanie, poprzez świetne programy szkoleniowe, które możemy tworzyć i poprzez fachową pomoc. Przecież wiemy, że dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych, to najczęściej to są dzieci z pewnymi dysfunkcjami, więc one potrzebują poradnictwa specjalistycznego. Być może nawet zrobienie takiej karty, że te dzieci idą poza kolejnością do lekarza specjalisty. Więc no, są różne rozwiązania, w których chcielibyśmy uczestniczyć i w których chcielibyśmy pomóc. I mamy jeszcze taką jedną grupę, to są kobiety w ciąży i małoletnie, gdzie też nie bardzo w swoim czasami kryzysie nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Więc nie chcielibyśmy, aby takie dziewczyny czy te kobiety były kierowane do schronisk, tylko do odpowiedniej placówki. Być może taką placówkę moglibyśmy stworzyć tutaj na terenie miasta, tak aby dzieci były z matkami, bo to jest najlepsze rozwiązanie, kiedy dzieci są z rodzinami, kiedy możemy otrzymywać wsparcie od najbliższych. Czasami najbliżsi to nie tylko rodzina, ale sąsiad i dobry przyjaciel. Proszę Państwa, lotnisko to coraz więcej ludzi młodych. My chcemy też swoją propozycję jakby dla osiedla lotnisko skierować do ludzi młodych, tak aby oni pozostawali. Ponieważ gro ludzi, którzy tam się zatrzymuje, wynajmuje mieszkania, dojeżdżają do różnych miast i traktują to lotnisko jako takie miejsce krótkotrwałego pobytu. Chcielibyśmy zachęcić tych młodych ludzi do tego, aby pozostali w naszym środowisku. Żeby to uczynić, potrzebujemy żłobka. Nie mamy żłobków. Ludzie z osiedla lotnisko wiozą dzieci na osiedle Rządz. Potrzebujemy trochę życia kulturalnego, potrzebujemy przede wszystkim zazielenienia. Mamy tam świetny z budżetu obywatelskiego zrobiony plac sportowy dla seniorów, taki zakątek seniorów, ale ten zakątek seniorów jest praktycznie patelnią. Tam nikt w południe nie pójdzie, nie będzie ćwiczył, bo tam nie ma cienia. Więc musimy troszkę zazielenić, musimy zachęcić tych ludzi do tego, żeby wprowadzili również aktywny tryb życia z rodzinami, żeby te rodziny mogły ze sobą pracować, współpracować, żeby mogły się przemieniać, więc różnego rodzaju festyny ponadpokoleniowe, różnego rodzaju zachęty sportowe do aktywnego trybu życia, czyli rozbudowa ścieżek, tras rowerowych, no i koniecznie plac zabaw dla dzieci, a o grupie dzieci niepełnosprawnych opowie tutaj koleżanka, bo nie zapominajmy, że mamy, tak jak powiedziałam, seniorów chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawne, bo o tych grupach się tak naprawdę nie mówi. Każdy świetnie pokazuje się ze zdrowym, fajnym, uśmiechniętym człowiekiem. Ale proszę pomyśleć, co się zadzieje, kiedy coś, taka tragedia dotknie rodzinę. Jeżeli nie otrzymujemy pomocy, a nasze miasto powinno wyjść do ludzi i my chcemy tutaj wszyscy wyjść do ludzi, współpracować z mieszkańcami i pomagać, żeby mieszkańcy uczestniczyli w życiu tego miasta. Dlatego chcemy zrobić wszystko, aby każdy się czuł tutaj dobrze i żeby każdy mógł wiedzieć, do kogo ma się zwrócić i po co ma się zwrócić i że może otrzymać pomoc.
Witam Dziękuję. Serdecznie, nazywam się Małgorzata Dębowska. Prywatnie jestem mamą mamą córki Aleksandry. Jest to dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną, niedosłuch obustronny i od kilku lat zdiagnozowana w kierunku Aspergera, czyli w spektrum autyzmu. Część Państwa myślę, że zna mnie, działam społecznie już od ponad roku, prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu tutaj na terenie Grudziądza razem z koleżanką. Spotykamy się bardzo często z rodzicami i poruszamy właśnie różne kwestie. Chciałabym podzielić się z Państwem właśnie moimi priorytetami, którymi chciałabym się zająć jako radna. Jako pierwszy punkt jest to plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Niestety, z tego co mi wiadomo, nic takiego nie funkcjonuje w Grudziądzu, a mamy przykład, na przykład Iławy, która jest miastem 3 razy mniejszym od Grudziądza, a tam plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych jest, więc jak najbardziej myślę, że jest to do zrobienia w naszym mieście. Kolejnym takim punktem są domy pomocy dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, które potrzebują tak naprawdę całodobowej opieki, na przykład po śmierci opiekunów. Dostaję informację, że jest taka potrzeba, że rodzice bardzo obawiają się o przyszłość swoich dzieci, co się wydarzy z tymi dziećmi, jeżeli faktycznie nikt z rodziny nie będzie mógł się już nimi zająć. Więc jest to sytuacja, którą chcielibyśmy poruszyć i chcielibyśmy dążyć do faktycznie budowy takiego domu pomocy właśnie dla osób dorosłych autystycznych. Spotykam się z rodzicami, z opiekunami i rozmawiamy również o komisjach lekarskich dotyczących właśnie orzeczeń o niepełnosprawności i chcielibyśmy tutaj stworzyć warunki dla przyjazne warunki w tych komisjach zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. A wiemy, że faktycznie no, czasami te komisje przebywają, te komisje faktycznie dosyć przebiegają w sposób taki okrojony. I bardzo często zdarza się tak, że te dzieci w trakcie tej komisji niestety słuchają o tych swoich dysfunkcjach. Chcielibyśmy tutaj się zastanowić nad tym, czy nie lepiej byłoby to troszeczkę zmienić. Też rozmawiam z wieloma nauczycielami i takim jakby kolejnym punktem dla mnie również bardzo ważnym to wsparcie dla nauczycieli szkół, bo wiemy, że orzecznictwo właśnie w zakresie spektrum autyzmu jest coraz to większe i tak naprawdę bardzo dużo dzieci trafia w chwili obecnej do szkół masowych. Dlatego chciałabym wprowadzić pewnego rodzaju wsparcie dla pedagogów, dla nauczycieli. Chodzi tutaj dokładnie być może o właśnie stworzenie takiej osoby w Urzędzie Miasta, która będzie mentorem, która będzie specjalistą, który będzie służył pomocą różnego rodzaju właśnie dla tych nauczycieli, ponieważ są różne sytuacje i nie zawsze nauczyciele również wiedzą, jak sobie poradzić. My bardzo dużo jako rodzice rozmawiamy z nauczycielami, staramy się wspólnie do pewnych rzeczy tutaj i zachowań dostosować nasze również zachowania w taki sposób, żeby pomóc jak najlepiej tym dzieciom, ale wiadomo, że przydałaby się taka osoba, która faktycznie wyszłaby do szkół, wyszłaby do tych nauczycieli, rozmawiała z nimi, też proponowała różnego rodzaju szkolenia, pomoc. To jest naprawdę tak niewiele, a może przysporzyć dużo pozytywnego
dla dzieci i dla nauczycieli, dla otoczenia. I tak naprawdę tutaj już kończąc moją wypowiedź, chciałabym też się skupić na społecznych kampaniach edukacyjnych. Chodzi mi tutaj na przykład o informatory dla rodziców, którzy zostają bardzo często po diagnozie dziecka z różnymi niepełnosprawnościami, zostają tak naprawdę sami. Tutaj mam akurat przewodnik dla rodzica z 2017 roku i próbowałam odnaleźć jakiś uaktualniony przewodnik, bo rozmawiałam z rodzicami niejednokrotnie i rodzice niestety mówią, że nic takiego do nich nie dotarło. Wychodzi na to, że od 2017 roku nikt nie pochylił się nad tym tematem i nie został uaktualniony żaden właśnie taki przewodnik dla rodzica, który mógłby w wielu sytuacjach tym rodzicom wskazać drogę, w jakim kierunku powinni się udać po diagnozie, która taki przewodnik jak najbardziej byłby takim drogowskazem dla tych rodziców, ponieważ no, zostajemy niestety bardzo często sami i musimy sami szukać specjalistów i tutaj działać na własną drogę. Kolejnym punktem jest również biuletyn informacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Chciałabym zaproponować, żeby powstała na stałe rubryka dla osób właśnie niepełnosprawnych, dla rodzin, która informowałaby o... która byłaby właśnie drogowskazem również, gdzie na przykład można się udać, gdzie znaleźć jakiegoś specjalistę. Mamy coś takiego jak CIDON, czyli Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami w Grudziądzu. Od pewnego czasu, od niedawna tak naprawdę działa na Parkowej. Warto by było też taką informację w takim biuletynie umieścić, bo bardzo wiele rodziców nie ma pojęcia, że w ogóle coś takiego jest, nie wiedzą, gdzie się zwrócić, więc to jest to po prostu zbyt mało rozpromowane. Też myślę i też rozmawiałam tutaj z rodzicami na ten temat, że warto by było może zwrócić, bo wiem, że część galerii handlowych już takie akcje robiła. Chodzi mi tutaj dokładnie o ciche godziny dla dzieci, nie tylko autystycznych, bo wiemy, że są różne nadwrażliwości, tutaj mam właśnie na myśli nadwrażliwość słuchową i można by było faktycznie pomyśleć o tym, czy nie warto podjąć takie rozmowy na przykład z galeriami, żeby wprowadzić takie ciche godziny na zakupy właśnie rodziców z dziećmi, bo nasze dzieci bardzo szybko ulegają przebodźcowaniu, a jesteśmy w stanie to tak naprawdę ograniczyć. I takim ostatnim podpunktem to jest edukacja społeczeństwa. Chodzi mi tutaj tak naprawdę o komunikację miejską, o szeroko pojęte miejsca publiczne, różnego rodzaju przychodnie, czy nawet szkoły, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi tutaj o zwykłe plakaty informacyjne, żebyśmy edukowali społeczeństwo, że niepełnosprawności są nie tylko ruchowe, są również niepełnosprawności, których na pierwszy rzut oka nie widać. I no niestety my jako rodzice dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często spotykamy się z niechęcią, z różnymi uwagami i myślę, że takie kampanie społeczne, edukacyjne mogłyby przynieść bardzo dużo dobrego. Podsumowaniu, szanowni państwo, dziękuję paniom za przybliżenie tego bardzo ważnego tematu. Sam jestem lekarzem i wiem, jakie to jest ważne dla tych małych dzieci, z większych dzieci, dla rodziców. Ale jak może miasto myśleć o problemach mieszkańców, skoro po pierwsze pieniądze olbrzymie wydaje na własną promocję? Od kiedy to władza się musi promować? Władza ma pracować na rzecz mieszkańców. Weźcie, pokochaj Grudziądz. Jak otworzycie, to jest tylko promocja władzy. A gdzie są opisane problemy ludzi? Gdzie są opisane, jak będziemy realizować ich
postulaty. Nie ma. Myślę, Szanowni Państwo, że nadszedł czas 7 kwietnia, nadchodzi. I Państwo zdecydujecie, czy chcecie mieć uwrażliwioną władzę, czy chcecie mieć prezydenta, który będzie z Wami rozmawiał, który nie będzie wyręczał organizacji pozarządowych, tylko w naszym otoczeniu są specjaliści i trzeba tylko pomóc. Pieniądze wydane na promocję władzy są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Te pieniądze oddane organizacjom pozarządowym, czy dla dzieci z autyzmem, czy z innymi schorzeniami, czy dla pomocy senioralnej, one to są duże, olbrzymie pieniądze. Ale Szanowni Państwo, nie ma możliwości, nie wiem, przeobrażenia tej władzy już. Ta władza razem z radnymi stała się leniwa. Ona wie o tym, że ma potwornie zadłużone miasto, że ma potwornie zadłużone spółki. Nie chce im się wychodzić do ludzi i pytać się, co by im pomóc. Dlatego myślę, że Państwo zdecydujecie. Ja myślę, że tak samo tutaj Pani Ola mówiła o mieszkaniach dla ludzi młodych. Nie ma mieszkań czynszowych. Nie buduje się, nie remontuje się mieszkań czynszowych. Nie likwiduje się pieców. Nie ma żadnego pomysłu na wypoczynek w osiedlu. Powinien być. Mini park zdrojowy, mini tężnia solankowa, czy z grodząc solanką stoi. Tak się cieszyliśmy z tego. A dzisiaj co? Zapomnieliśmy o tym, co nas leczy i jest tanie i można to po prostu czynić. Myślę, że polityka społeczna w tym szerokim tego słowa znaczeniu, polityka senioralna, ona powinna być jak najszybciej realizowana i w jak najlepszym tempie, ale za to oczywiście buduje się na lotnisku, tam gdzie nie ma miejsca do wypoczynku, tam gdzie nie ma po prostu zazielenienia. Buduje się spalarnie śmieci. No Szanowni Państwo, no to się trzeba zdecydować. Z jednej strony już nie ma bomby ekologicznej, jaka była chłodnia. Dzisiaj się daje tym mieszkańcom spalarnie śmieci. I się mówi, że to jest mniej szkodliwe niż węgiel. Nieprawda. To są odpady od śmieci typu plastik, gumy, wszystko. A jak będzie awaria tych wszystkich filtrów, to co wtedy? Wyprowadzać? Ewakuować? Czy cisza? Jak w Czernobylu? Nie. Trzeba powiedzieć jasno. Tego typu spalarnie w każdym z miejscowości buduje się poza miastami. Ja, proszę Państwa, od razu mówię. Mam inny pomysł na ogrzewanie miasta. I nie będę tolerował budowy i zrezygnuję z budowy spalarni śmieci na lotnisku. Tego nie może być. Trzeba po prostu stworzyć klimat na lotnisku, w którym ludzie będą chcieli przebywać. Koniec z tym wszystkim bałamutną polityką, polityką nieprawdy, a przede wszystkim polityką działającą na niekorzyść mieszkańców, tych najsłabszych. Ja gwarantuję co innego, ja nie obiecuję. My będziemy nad tym pracować.